To zaczynamy. Cześć, siemanko wszystkim. Witam. Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj jestem u chłopaków z firmy DAPA. To jest Paweł. Siemano, Paweł. Siema. To jest Dawid. Siemano, siema. Dawid. Chłopaki, co dzisiaj robimy? Gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się teraz w sumie na mieszkaniu, które już jest po gładzi startowej. Będziemy już zaczynać tą warstwę finiszową. No i... mieszkanie było dość duże, bo to jest ponad 80 metrów. Bardzo duży zakres prac, praktycznie od początku, łącznie z całą ludzką demolką, ze zrywaniem podłóg, nowa posadzka, nowe tylki, no, które niestety nie były początkowo brane pod uwagę, ale wiadomo, stary budynek, stare tynki, trzeba było to wszystko usunąć, powiemy nowe tynki, jest gładź startowa i zaczynamy z gładzią finiszową, zaraz SWP. Czy rozumiem, podłoże już pod gładzie mamy przygotowane. Tak, mamy ściany wyrównane, teraz tutaj wygładzimy, docieramy, malujemy. No już końcowy etap w sumie tych robót, takich najcięższych, także... Najgorsze za nami, no, tak? Tak, tak. Ten etap prac, gdzie... się zaczyna przyjemna praca w tak, ten etap prac, gdzie nie widać efektów, jest za nami, teraz już tylko będą efekty, będą białe ściany, będą gładkie ściany. Dobra, pokażecie mi teraz mieszkanie, a ja w międzyczasie zapraszam do subskrypcji kanału. Koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka. I lecimy pokazać wam mieszkanie. No to co, przejdziemy się po mieszkaniu w tym momencie. No co, korytarz jak korytarz, nie ma tu za bardzo co opowiadać. No wszystko będzie dopiero finalnie widać elegancko. Tutaj mamy pokój z wyjściem na balkon. No tu są dwa balkony, nie? Tak, tu mamy jeden balkon i od strony salonu jest jeszcze jeden balkon. Taki większy. Dziś tutaj zaczynamy gładź finiszową. A, minęliśmy w ogóle jeszcze jeden podłogi. Pokój. Chodźmy dalej. W sumie cofnijmy się, bo minęliśmy jeden pokój. Tu mamy drugi pokój też przygotowany pod gładź finiszową. No i tutaj też mamy wejście na balkon od tamtego pokoju połączone z tym. Tutaj mamy dwie łazienki, mamy kibelek, mamy tą łazienkę, którą robi zaprzyjaźniona z nami firma. Zbyszek Zarzeczny. Pozdrawiamy Zbycha. Dokładnie, Zbyszek może się jeszcze pojawi dzisiaj na robocie, tylko że on pracuje po dwie godziny dziennie. Zaskoczymy go. No. W tym pokoju to będzie sypialnia, na razie mamy przygotowane zabudowy, narożniki. Zostało parę rzeczy tutaj do końca. Także pokój jest jeszcze w stanie mocno roboczym. Dobra, a co do samego mieszkania? Mówiłeś coś o tych tynkach na samym początku. Co to były za historie? Tak, też trzeba powiedzieć, że w całym mieszkaniu jest nowiutka elektryka. Początkowo miała być jedynie małe przeróbki, ale wiadomo, że projekt projektem. Klient sobie zażyczył dość duże zmiany i jedyną opcją była zmiana całej elektryki. I podczas prac związanych z kładzeniem kabli niestety okazało się, że tynki nie trzymają się dobrze ściany, zostały całkowicie skute, ściany zostały przygotowane pod nowe tynki i mamy tego taki efekt. Uroki po prostu 30-letnich mieszkań. Tak, uroki starych mieszkań, z tym się trzeba zawsze liczyć. Nie jest to miła niespodzianka, ale nie ma rzeczy, które nas zaskoczą. Dobra, i co, cały system tutaj poszedł, grain plastowy? Czy tak, tylko grain plastu. Tak, tylko. Nie ma sensu korzystać z innych produktów, no bo nie chcemy też mieszać różnych marek, bo to się mija z celem. Każda firma ma swoje produkty, swoje receptury, a nie chcemy takiej sytuacji, gdzie nam produkt z innej firmy, i np. produkt z Grain Plastu nie będzie ze sobą współgrał, co jest bardzo możliwe, bo wiadomo, że to jest inny skład. Więc jak już zaczynamy z jednej firmy i w sumie zawsze zaczynamy z Grain Plastu, tak samo kończymy na Grain Plaście. Dzień dobry. Siemano. Żubik. Witam. Dobrze jest. Dajmy radę. Zamówił. A co to masz? Wiesz co? Tą zimną biel sobie chłopaki ogarnęli. To? Tak, zobaczymy, czy będzie pasowało. A jak nie, to wymienimy. No to co? Materiały już mamy. To bierzemy się do roboty, tak? Tak, zanim przystąpimy do prac, dodaliśmy troszkę wody, zgodnie z kartą techniczną, to jest maksymalnie 1% zawartości opakowania.
bo my zawsze czytamy karty techniczne, bo wiadomo, co są tam informacje, które są zwykle bardzo przydatne. Z tego co wiem, sporo osób omija ten etap, później wychodzą różne niespodzianki. No i zaczęliśmy szpachlować. Tak jak Paweł wspominał, dolewaliśmy wody do szpachli. Według karty technicznej jest to maksymalnie 1% całości, czyli w przypadku naszego 25-kilogramowego wiadra wyszło 250 ml wody. Ja osobiście dodaję troszeczkę więcej, bo nie lubię się siłować ze szpachlą po nałożeniu wałkiem na ścianę. Swoją drogą, wałkowanie szpachli jak dla mnie jest najbardziej kompromisową metodą. Pozwala na wydajny, ale spokojny tryb pracy, więc można wykonywać to nawet samemu. Ale oczywiście wszystko jest uzależnione od warunków temperaturowych. A wy korzystacie z wałka, czy może agregat? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, która metoda jest dla was najlepsza. No i w międzyczasie, jak tam fantastycznie się bawiliśmy naszą szpachlą SWP, pojawił się ten oto jegomość, to jest Zbyszek. Cześć Zbycho. Siema. Zbycho, twoja łazienka tutaj jest, tak? Do ciebie należy. Tak. I co, dzisiaj kończymy? Dzisiaj fugowanko. Dokładnie. I ciśniemy. Miałeś jakieś fajne przeboje tam w tej łazieneczce? Tu było mnóstwo fajnych przeboi. Jak to na każdej remontowanej łazience. Opowiadaj, co się działo. Od początku, od wymiany starej instalacji na nową, poprzez tynkowanie ścian, równanie tych ścian, równanie sufitu, zabudowy sufitu. Mega dużo roboty. Chociaż jakiś jeden kąt znalazłeś równy? Przed remontem? Nie. Już teraz jest okej. To są 30-letnie mieszkania po prostu, nie? Tak. No dobra, to co? To bierzemy się do roboty? Zabieramy się do roboty. I pokazujemy wam fugowanko. Jasne. Fugowanko też dziś mamy. Klient zażyczył sobie kontrastową fugę, więc wybór padł na kolor 020. Mieszamy, czekamy chwilę, żeby się przegryzła i bierzemy się do pracy. Oczywiście wcześniej myjemy płytki i oczyszczamy szczeliny z resztek kleju. Nie chcemy przecież, żeby na białej fudze wychodził nam gdzieniegdzie szary klej. Wciskamy dobrze fugę, czekamy chwilę, dokładnie zmywamy. Prosta i przyjemna robota. No i tutaj kończy się nasze owocne spotkanie. Przebojów było co niemiara, ale chłopaki dają radę. Jest gitara, także śpieszmy się kochać. Wykonawców tak szybko odchodzą. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka. No i widzimy się już za tydzień. Na razie. Cześć. I myjcie szpachlę. Bam. Bam. Bam.